Pełna. O matko boska. To co, to tam będzie moje? Ja jeszcze z DT1 nie strzelałem. Ja mam 3 magazynki, ale mniejsze. Szymon ma 2 magazynki, ale większe. W trakcie szybko ładowarka, ewentualne ładowanie, jeśli nam zabraknie amunicji. Jedna kulka zaboli, to wracamy. To papa, jak coś, to Remek będzie wrzucał na mój kanał. Papa, kocham was. Powodzenia. Ale mizła obok mnie kulka. Gotowy? No siema. Ale mi przeleciał koło głowy. O, hit. Ta. Także dostałem po dupie raz. Jest 1-1. I teraz decydująca ze snajperkami, robi się ciemno. To jest Szymona. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Da, moi drodzy. Ładujemy ostatni magazynek. Dobra, idziemy się strzelać. Także GoPro 3, 2, 1. Siemaneczko moi kochani. Witam was na mojej pięknej drodze, polnej drodze. Powinniście być tutaj, ale no jesteście dzisiaj na mojej klatce piersiowej. Dobra, widzę go. Dobra, idziemy, przechodzimy. Te żołędzie strzelają mi pod nogami. Dostałeś? O! Ta! O Jezus! Tu! Ale szczypie. A to by też koło głowy chyba przeleciało. Ja wcale słyszałem normalnie. Ja też za pierwszym razem jak normalnie strzeliłeś. A ja sobie chciałem. Ja tu nie mam się gdzie schować, a ty masz idealnie. Nie, tam ja to się ślizgałem jak porąbany. W pewnym momencie sobie nadmuchałem do lunety i mi zaparowała. Ja jestem strasznie dumny z siebie, z tego pierwszego strzału z pistoletu. No. Jak przebiegałeś. No. Wiecie, on był w biegu i musiałem przed niego strzelać, żeby kulki teraz go trafiły. Sobie... Ty kaleko. A to już wcześniej zrobiłem. Papa, dzięki. Ta airsoftika. Zajebić się. Trzeba iść na taką grę, gdzie będzie dużo ludzi. No, zdecydowanie. Koniecznie. Jakieś klucha. Dobra, lecę. Papa, yo. Okej, jestem właśnie w Jaworznie i dojechałem z powrotem pod delikatesy moje. W zasadzie nasze rodzinne delikatesy. Także no, lecimy do środka. No i to jest ten plus, że jak się przychodzi do siebie, to można sobie zrobić kawusie, wypić spokojnie, jechać dalej. I don't ever wanna, yeah. So you've been feeling from it for the longest time. I don't know why I couldn't see it. Fine, used to come around me late night. Fine, so I could tell you about these other girls. Crime, couldn't hear your heart. Najlepsze jest to, że czuję się komfortowo nagrywając wokół obcych, a nie czuję się komfortowo nagrywając wokół znajomych. Papa. Okej, jak wiecie, oddałem kłada do serwisu i dzisiaj jest ten dzień, kiedy prawie wszystkie części, poza takimi jednymi malutkimi tłoczkami, które są mega ważne, przyszły. Czekam cały czas na te tłoczki, one będą w przyszłym tygodniu jakoś i resztę będę musiał dosłać po prostu kurierem. Ale jadę dzisiaj do Katowic odebrać te wszystkie części i jutro jedziemy je zawieźć do pana, który serwisuje mojego kłada. Tak, żeby robota już szła do przodu. Mam nadzieję, że nic jeszcze po drodze nie wyskoczy i że nie będzie większych kosztów, bo no trochę wszystko kosztowało. Okej, jestem na miejscu. Niestety nie mogę zabrać ze sobą kamery, także do zobaczonka za chwilę. Części mamy, także zostaje nam tylko i wyłącznie jechać do Krakowa. Ale części są, czekałem na nie łącznie 3 tygodnie, bo niestety niektóre w ogóle nie są już produkowane i trzeba było ściągać je gdzieś z innych krajów. Ale udało się pościągać wszystko to, co chciałem. No i kład, mam nadzieję, wróci do życia już niebawem. No i części zawiezione. Niestety nie mogłem tam nic nagrać, ale części są już dostarczone. Powiem wam, że mała łezka się wokół zakręciła troszkę, jak go zobaczyłem i nie mogę się doczekać. Zamówiliśmy z Remkiem środki do czyszczenia felgów w Rapsteru. Zrobiliśmy zamówienie przez stronę internetową, jak byli tutaj u nas i oklejali nam lampy. Wybraliśmy odbiór w siedzibie na hasło Okoń. Napisaliśmy, że przyjedziemy zamaskowani i odbierzemy na hasło Okoń. I tutaj cała historia. Dobry. Chyba śpicie z tymi kantrami, co? Powiem tak,
Żadnych reklamacji nie przyjmuję. O koń. O koń. Ogon? O koń. O koń? Taka ryba, o koń. O koń. No i co z tą rybą? Może i to jest szef tej firmy. Kto przyjmuje zamówienia. To jest szef tej firmy. On będzie wiedział. A kto przyjmuje zamówienia? Basia. Kto obsługuje magazyn? Hugo. Hugo! O koń. Ono tu. Mów. Siema. Cześć, cześć. Mów. O koń. A ty tłumacz. O koń. A ty co razu wie. A ty tłumacz. Jest, nasz okoń. A tu jest ryba? Nie, tak, ryba. Rybę sprzedajecie? Rez. To chyba nie do ciebie. No i co teraz z tym? Proszę. I wszystko. A, no to cześć. Nie przetniesz się? Nie. A będziesz umiał go schować tak, z powrotem? Będę. Zamówiliśmy, napisaliśmy, że odbierzemy zamaskowanie na hasło okoń. Ale stwierdziliśmy, że jak wyjdziemy zamaskowanie, to będzie to źle wyglądać. Dzisiaj mam shopera. Erce mnie wozi. Ej, w ogóle musimy skoczyć po mojego golfa do wodzie. A gdzie będziesz trzymał te wszystkie samochody? Nie ma problemu, mam miejsce na dachu. Golfa musiałbym garażować w garażu za 500 miesięcznie. No, muszę sobie pojeździć. 4 samochody. 6. Jesteś chory. Erka przyjechała, tu GTI stoi. No, a teraz będzie reakcja moja na przyspieszenie Erki. No. Zajebiste jest to auto. Zajebiste jest auto. Ja pierdykam, Szymon! Szymon! Kochani, spokojnie, wszystko nielegalnie. You let it slide. I was talking to a shorty on the side. A shorty on the side. Swallow my pride. Girl, I'm sorry that we never get it right. We never get it right. No, no, girl. Hey. No, no. Największa zmiana w moim życiu, czyli jak się tutaj tak naprawdę znalazłem. W zeszłym roku w listopadzie rozmawialiśmy z Remkiem o tym, żeby zrobić serwer Minecrafta i Remek zaproponował mi pracę tutaj we Wrocławiu. No więc musiałem podjąć decyzję o wyprowadzce z Jaworzna do Wrocławia, co było tak naprawdę największą zmianą w moim życiu. Na nowo nauczeniem się jak żyć samemu i pranie jak sobie robić i tak dalej. No bo jak się żyje z rodzicami, to niestety rodzice wyręczają w tych takich codziennych czynnościach. Po wyprowadzce 4 grudnia przyjechałem do Wrocławia z łzami w oczach, dosłownie z łzami w oczach. 22 lata spędziłem mieszkając w Jaworznie. No i też jeszcze trochę w Katowicach, ale to jako dzieciak niewiele pamiętam. No i trzeba było sobie życie poukładać na nowo. Często sobie zadaję takie pytanie, czy jestem szczęśliwy, czy coś bym zmienił w tej mojej decyzji, czy nie wiem, czy gdybym mógł cofnąć czas, to bym się tutaj przeprowadził tak naprawdę tutaj do Wrocławia. Na pewno bym się przeprowadził, bo dużo to zmieniło w moim życiu i bardzo dużo mnie taka przeprowadzka nauczyła. Także jestem szczęśliwy, fajnie się czuję z tym, gdzie jestem. Jestem zadowolony z tego, z jakimi ludźmi pracuję. Jestem też przed swoimi 23 urodzinami, a są dla mnie ważne, bo to są moje 23 urodziny i są one 23 października. Całe życie sobie jakoś tak myślałem, że 18 urodziny to będą takie najważniejsze, ale później będą 23, bo są 23 października, więc po prostu całe życie to się działo w mojej głowie. Czy się coś zmieni po tym, jak skończę te 23 lata tego 23 października? Pisałem, że nie. Tak jak się nic nie zmieniło, jak skończyłem 18 lat, ale po prostu jest to dla mnie taki punkcik w moim życiu, o który muszę zahaczyć, pewnie przemyśleć też swoje życie i to, co chcę robić w przyszłości. Na ten moment jestem mega, mega zadowolony. Jaram się przede wszystkim tym, co robię i tym, co się dzieje aktualnie w moim życiu. Największa zmiana w moim życiu. Wyprowadzka, zupełna zmiana otoczenia, zupełna zmiana pracy, bo to jest dla mnie zupełnie coś nowego i praca na co dzień w takim klimacie. Także podsumowując, nadal się czuję jak dzieciak w ciele chopa, który ma prawie 1,90 m wzrostu. Nie widać? I tyle. Jestem szczęśliwy, więc jest git. Także no, to tyle. To cześć. Jezu, jakie ty masz białe nogi, jak zgolisz włosy.